wszystkim. Witam wszystkich. Dzisiaj idziemy na Festiwal Kultury Chińskiej. Będą tam występy, będzie jedzenie. Dla mnie będzie to zupełnie coś nowego. Mam nadzieję, że jakieś fajne doświadczenie. Bardzo chciałbym zapoznać się z jakąś osobą z Chin, która będzie mogła mi powiedzieć trochę więcej o ich kulturze i o tym festiwalu, który się tu odbywa. Mam nadzieję, że warto będzie to miejsce odwiedzić i uda mi się zrobić fajnych parę ujęć. Tak jak mówiłem, idziemy na Festiwal Kultury Chińskiej. Trochę drogi przed nami, bo jednak nie udało mi się zaparkować tam, gdzie chciałem. Dochodno co jest przepiękne. Wszystko jest fantastycznie oślepione, jest wszystko fantastycznie. Wszystko jest fantastycznie oświetlone. Od wielkich wieżowców po budynki urzędowe, jakieś stateczki. Wiele ludzi się tutaj spotyka, żeby ze sobą porozmawiać, żeby popatrzeć na widoki. Trochę ludzi biega, jestem tym zaskoczony. Widoki stąd są przepiękne, naprawdę. Naprawdę warto, polecam. Znajdujemy się przed siedzibą Muzeum Kultury Islamskiej. Myślę, że któregoś dnia się tam wybierzemy i również zrobię wideo relacji. A jesteśmy na miejscu. Z tego co widzę, pierwsze wrażenie. Wygląda to bardziej na rynek. Są stoiska z jakimiś ciuchami, z jedzeniem, no, chyba chińskim, nie? Już chciałem zhejtować, że co to mówić, że nie ma tutaj nic chińskiego, ale po prostu taki rynek tutaj jest, a chiński festiwal jest troszkę dalej, bo widzę tutaj jakieś kierunkowskazy, także powstrzymuję jeszcze się przed hejtem. A myślę, że teraz już jestem w dobrym miejscu. Chińska muzyka, plenerowa scena i przedstawienie. Zobaczymy. No tak, to prawda, zobaczymy. Dla osób, które interesują się kulturą chińską, na pewno znalazłoby się tutaj coś ciekawego. Dla mnie jest to zupełnie coś nowego. Może spodziewałem się czegoś więcej, ale jeszcze trochę przede mną, więc może coś mnie zaskoczy. Szukam osoby, która mogłaby być z Chin. Na razie większość ludzi to tubylcy, czyli Hindusi.
trochę Katarczyków. Myślę, że Chińczycy też gdzieś są, tylko na razie nie udało mi się ich wyłapać. Festiwal kultury chińskiej powoli dobiega końca. Występy naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie, bardzo mi się podobały. Nagrałem sporo materiału, ale tak kiedy dłużej o tym myślę, myślę, że już czas zakończyć dzisiejszą relację z finalnego dnia Festiwalu Kultury Chińskiej. Dlatego, że naprawdę występy mi się podobają na tyle, że po prostu chcę odłożyć kamerę w spokoju. Chcę sobie popatrzeć and I want to enjoy the evening. Także to wszystko. Do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, polubcie post, polubcie filmik i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Kiu.